Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych. Specjalista od spraw, których nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj opowiem o podbojach erotycznych Czesława Miłosza. Oj, dużo miał na sumieniu nasz noblista. Jak wiadomo, literatura jest potężnym afrodyzjakiem, a pisarze, a szczególnie poeci, nigdy nie narzekają na brak wielbicielek. Miłosz przekonał się o tym osobiście jeszcze podczas studiów w Wilnie, gdzie miał duże grono oddanych czytelniczek. Jeden z jego romansów zakończył się jednak tragicznie, gdyż Jadwiga Waszkiewicz, córka zamożnego lekarza, którą nazywał swoją żoną, zaszła w ciążę, a Miłosz dosłownie i w przenośni umył ręce. Był to duży skandal jak na ówczesne czasy, gdyż panna z dobrego domu z dzieckiem to była bardzo zła sytuacja. Dziecko oddano ostatecznie do adopcji, Miłosz się nigdy ani nią, ani dzieckiem nie interesował, natomiast z Waszkiewicz związał się w późniejszych czasach Sergiusz Piasecki. To zapewne wyjaśnia dużą niechęć, jaką darzył Piasecki Miłosza, już w czasach emigracyjnych pisał na niego dość złośliwe paszkwile. Pierwszą stałą partnerką Miłosza i taką kobietą na poważnie była Nina Cynkalska, żona reżysera Eugeniusza Cynkalskiego. Związali się na 2 lata przed wojną i gdy Cynkalski wjeżdżał na zdjęcia, Miłosz wprowadzał się do jego mieszkania. Po wybuchu wojny Janina i Czesław zostali w Warszawie, natomiast Eugeniusz znalazł się na emigracji. W 1946 roku Miłosz spotkał się z nim w Stanach Zjednoczonych i wmówił mu, że podczas wojny Janina się z nim rozwiodła i wyszła za Miłosza. Cynkalski, który chciał ożenić się wówczas z inną kobietą, uwierzył, albo bardzo chciał uwierzyć, i w efekcie poślubił swoją wybrankę. W rzeczywistości do rozwodu Janiny i Eugeniusza nigdy nie doszło, ale Warszawa spłonęła wraz z nią wszystkie dokumenty. Cynkalski poślubił swoją wybrankę i w ten sposób w świetle prawa stał się bigamistą. Natomiast Janina i Czesław poczekali na jego śmierć, reżyser zmarł w 1952 roku i dopiero wówczas zawarli małżeństwo. Oni nie chcieli popełnić bigamii. W pewnym momencie doszło do rozłąki. Janina z dwojgiem synów została w Stanach Zjednoczonych, natomiast Miłosz poprosił o azyl we Francji. Władze amerykańskie nie chciały udzielić mu wizy, zatem rodzina się rozłączyła. Życie nie znosi jednak próżni. W życiu Miłosza pojawiła się szwajcarska filozof Jean Hersch. Pomagała mu tłumaczyć jego utwory, pomagała mu w pracy. Co więcej, chciała zostać jego muzą, a Miłosz całkiem na poważnie rozważał pożyczenie żony i dzieci. Ostatecznie do tego nie doszło. Janina z synami, młodszego Miłosz wcześniej nie widział nigdy na oczy, przyjechała do Francji i rodzina się połączyła. Natomiast Jean Hersch przeżyła załamanie nerwowe, po czym w formie terapii zajęła się tłumaczeniem Doliny Is. Było to dla niej także nostalgiczne wspomnienie. Kiedy Miłosz został wykładowcą na amerykańskim uniwersytecie w Berkeley, w jego życiu zaczęły się pojawiać studentki. Janina już wówczas ciężko chorowała, natomiast ponad 70-letni poeta przeżywał drugą, a właściwie trzecią młodość. W korespondencji ze swoimi przyjaciółmi z paryskiej kultury chwalił się swoim poziomem testosteronu i skarżył się na zbyt agresywne wobec niego studentki. A przyjaciele jak to przyjaciele? Radzili mu, żeby korzystał z okazji, gdyż kampus jest jego naturalnym środowiskiem, tylko ostrzegali go, by nie przywiązywał dzwonka do swojego materaca. I poeta tak robił. W życiu poety w tym czasie przytrafił się także znacznie poważniejszy związek z pewną urodziwą dziennikarką z Polski. W 1979 roku przyjechała do Berkeley i została asystentką poety. Dbała o swoją anonimowość i chociaż dla wielbicieli talentu Miłosza jej dane osobowe nie są tajemnicą, to wszyscy nazywają ją Ewą od jej pseudonimu literackiego. Związek ten trwał 3 lata, Janina w tym czasie ciężko chorowała i Ewa chyba liczyła na jej śmierć. Po 3 latach uznała jednak, że nie będzie dłużej czekać i porzuciła poetę. Miłosz ciężko to przeżył, miał wrażenie, że była to ostatnia miłość w jego życiu. Po śmierci Janki w życiu poety pojawiła się Carol Hippen, pani dziekan do spraw studenckich Uniwersytetu w Atlancie. Była młodsza od poety o 33 lata, zawarli jednak małżeństwo i razem przenieśli się nawet do Krakowa. Miłosz powtarzał, że jest to ostatnia jego miłość i Karol zamknie jego oczy, gdy umrze. Okazało się jednak inaczej. To Karol odeszła pierwsza, zapadła na chorobę nowotworową i szybko zmarła. Poeta do końca życia nie związał się już z żadną inną kobietą. Więcej o skandalach naszych noblistów w mojej książce Nobliści Skandaliści, która niedawno się ukazała. Jeżeli się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. I pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę. Hej!